Co się zobaczy, to już się nie odzobaczy. Jeszcze 3 lata temu byłem diagnozowany na dość poważną chorobę reumatoidalną, jaką jest ZZSK. Jest to tak naprawdę nieuleczalna choroba, nieodwracalna, która dotyczy problemu z kręgosłupem, jego bólu, sztywnięcia stawów. I kiedyś założyłem sobie, że jeżeli ktoś mi pomoże i rzeczywiście uda mu się wyeliminować moje dolegliwości bólowe, to ja w to pójdę, ja się nauczę tej metody. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że bujałem się przez lata przez różnych terapeutów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów i nikt nie był w stanie mi pomóc. I był taki weekend, że trafiłem do osoby, która pracuje na założeniach kinezjologii stosowanej. Ta terapia pozwoliła mi budzić się rano bez bólu, uprawiać swoje ulubione aktywności fizyczne i mieć z tego wszystkiego fan. I wszedłem całym sobą w ten świat kinezjologii stosowanej. Poznałem osoby, które pracują właśnie na tych założeniach, szkolenia, które pozwalają mi zrozumieć ten model i na dzień dzisiejszy tego mojego problemu z plecami już nie ma. Takie podejście pozwoliło mi zrozumieć, że żeby być skutecznym terapeutą, to ja muszę nie mieć specjalnie swoich problemów, które mogą rezonować na moich pacjentów. I kluczowe jest to, że tak naprawdę my czasami nie zdajemy sobie sprawy, z czego nasze problemy wynikają, jaka jest ich geneza, co jest ich przyczyną i właśnie w terapii nerwomięśniowej uczymy tego, żeby na początku naprawić siebie, a później brać się za pacjentów, a przede wszystkim, żeby na początku dostrzec te swoje problemy, bo to jest tak jak trochę z dzieckiem. Wchodzimy do pokoju dziecka i mówimy mu, zobacz jaki tam masz bałagan, posprzątaj. Ono przychodzi i mówi, ale przecież tu jest czysto. Medycyna akademicka uczy nas pewnego schematu postępowania. W przypadku bólu pleców, jak przechodzić krok po kroku, aby ten pacjent nam się poprawiał. No ale często jest tak, że on się nam nie poprawia. I tutaj trzeba poszukać tak naprawdę przyczyny. I my na terapii nerwowo-mięśniowej właśnie się tego uczymy. Jak znaleźć tą przyczynę u naszego pacjenta? Bo każdy z nas jest inny i ból pleców może mieć różne podłoże. Więc może to być problem na przykład z dawnego urazu, może ten problem pochodzić z blizny jakiejś na naszym ciele, może to być problem trzewny, czyli wisceralny, może też nam dochodzić tutaj podłoże emocjonalne, więc my tak naprawdę staramy się z tych problemów przesiać, aby dojść do jednego miejsca i tam poprowadzić naszą terapię. Jak byłam w tamtym roku, to zauważyłam, że faktycznie trzeba na zdrowie człowieka patrzeć bardziej holistycznie, a w tym roku miałam tego potwierdzenie. Mogłam się przekonać w sumie sama na sobie, że zarówno emocje, problemy wisceralne, jakieś urazy, wszystko ma wpływ na nas tak naprawdę. Jedzenie, nawet ludzie, którymi się otaczamy. To jest takie z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony wiesz, takie ludzie nie patrzą pod tym kątem. Ludzie na to nie patrzą, bo przychodzi do mnie pacjent, mówi, Boże, proszę Pani, skręciłem kostkę. To już zawsze będę miał skręconą kostkę. Ja mówię, proszę Pana, nie. Zobaczymy, co Pan je, jak się Pan czuje. Czy Pan dobrze sypia? Naprawimy kostkę. Każdy z nas miał na pewno taki etap, że zachłysnął się formami terapii, różnymi szkoleniami. Zrobił ich bardzo dużo. A potem, jak przychodził do gabinetu, okazywało się, że zderzaliśmy się ze swego rodzaju ścianą, tak? Że mam tyle narzędzi, a nie potrafię sobie poradzić z pacjentem. I właśnie po to są takie szkolenia jak to, które pozwalają nam dojść do przyczyny, do tego, skąd się wzięła dana dolegliwość u pacjenta, a nie leczymy tylko jego problem, który pacjent odczuwa tu i teraz. Posłuchajmy się przykładem z samochodem. Jeśli mamy taki pojazd, który całkiem nieźle jeździ, ale w trakcie jazdy zaczynamy zaciągać hamulec ręczny, no to początkowo możemy nawet tego nie zauważyć, jeśli go zaciągniemy na przykład na takie dwa ząbki, czyli pojawią się w naszym układzie jakieś dwa niewielkie problemy. Ale jeśli będzie ich więcej, no to w sumie zauważymy po dłuższej chwili, że jest nam coraz trudniej jechać, że coraz głośniej słyszymy silnik, i prawdopodobnie coś nam się po prostu w końcu zepsuje. Więc odpowiedzią na jakby ten problem raczej nie jest od razu wymiana części, które się zepsuły, a raczej zdejmowanie powiedzmy kolejnych ząbków z tego hamulca ręcznego, czyli odejmowanie problemów z całego tego układu po to, żeby całość lepiej funkcjonowała.
Czyli to mogą być na przykład stare urazy, może jakieś problemy żywieniowe, może jakaś sytuacja, która nas stresuje emocjonalnie albo psychicznie i pozostawia po sobie ślad w organizmie. Tak, nasza terapia skupia się przede wszystkim na odejmowaniu tych problemów, po to, żeby organizm mógł znacznie lepiej zaadaptować się do sytuacji, żeby pacjent mógł się zregenerować, żeby u niego następowało to leczenie, no i by finalnie cieszył się zdrowiem. Ludzie przychodzą do nas na kurs, myślą i chcą poprawić swoje zdolności diagnostyczne. Wydaje mi się, że na studiach najbardziej tego brakuje, że mamy jakieś metody, co tam robić, jakieś ćwiczenia czy coś, ale że to diagnostyka trochę jednak leży. A faktycznie tutaj było skupienie na tej diagnostyce, no, co jest w zasadzie podstawowe, nie? No bo żeby dobrze prowadzić terapię, no to trzeba najpierw dobrze zdiagnozować. I sama forma diagnostyki jakby łamie rutynę. Ciężko się jakby nudzić podczas wykonywania tej terapii, diagnostyki. Każdy pacjent jest ciekawy właściwie. Także można się ekscytować idąc do gabinetu, do pracy, pracując właśnie w ten sposób, jak się tutaj nauczyliśmy i zobaczyliśmy. Nie ma utartych schematów, tak? No. Każdy pacjent jest wyzwaniem, nie? No, stało się emocjonujące. Tak, że czekamy i w sumie jest fajnie, im trudniejszy przypadek, tak. tym jesteśmy bardziej w cudzysłowie podjarani tym, nie? Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, że oni na etapie szkolenia dowiadują się, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby sobie poukładali swoje życie, swoje zdrowie, bo to ma ogromny wpływ też na ich efekty terapeutyczne, w konsekwencji na ich pacjentów. I co? I w głowie się zmieniło. Pierwsze co, to na pewno nauczyłam się tego, że muszę sama jakby siebie doprowadzić do porządku, żeby móc dobrze diagnozować. Bo jeżeli zrobimy porządek z sobą, to już później idzie nam, że tak powiem, lepiej w diagnostyce, mamy otwarty umysł, nie zaprzątają nam myśli jakieś tam swoje emocje. Także wydaje mi się, że nauczyłam się pracy nad sobą tutaj. To dbanie o samą siebie, nie? O własne zdrowie, o życie, o to tak naprawdę, co powinno być jakby głównym takim moim celem i priorytetem. Im więcej się sami o sobie dowiemy, tym bardziej będziemy otwarci na problemy innych ludzi. I myślę, że generalnie poszerzy to nasze horyzonty w jakimkolwiek kierunku byśmy nie poszli. Fizjoterapeuta powinien mieć swojego fizjo, każdy na przykład trener powinien mieć swojego trenera, więc pod tym względem gdzieś tam mega dbam o zdrowie, no nie? Swoje. Dlatego to jest właśnie nasza misja, zmieniać naszych terapeutów, żeby oni później mogli to przekazywać dalej swoim pacjentom. Współpracować z pacjentem w taki sposób, że on też widzi jakieś zależności i widzi, że to wszystko się ze sobą wiąże, że coś od czegoś zależy, że jest ze sobą powiązane i po prostu i to może pokazać pacjentowi, że on też może mieć na coś wpływ. Czuję się na pewno odmieniony. Tutaj chłopaki stwarzają taką atmosferę. Myślę, że każdy, że ten, kto tutaj nie był, to z opowieści tego jakby nie zrozumie. Że tutaj wszyscy tym żyją i jakby wszyscy jedziemy na tym samym wózku, a mamy jeden cel, żeby po prostu w naszej głowie pojawiła się odwaga, że faktycznie możemy pomóc pacjentom, jesteśmy w stanie realnie to zrobić. Nie zamykajcie się na nic kompletnie. Miejcie otwarte głowy i nie negujcie czegoś tylko dlatego, że wydaje wam się to nieprawdopodobne. Jeżeli zaczniemy inwestować w siebie, pokazywać jak to wpływa nie tylko na nas, ale na pacjentów. To co my wiemy, co umiemy, żebyśmy się tym dzielili. Po kilku dniach czułam się zmieniona, otwarta na różne rzeczy, patrząca szeroko. I to będzie owocowało też u moich pacjentów, w mojej terapii. Powinniśmy się nie poddawać. Zmieniać terapię naszą w Polsce od siebie, od nowego podejścia, świeżego.